Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym dniu Zimowej Szkoły Ekonomicznej na pierwszym wykładzie o kalkulacji przedsiębiorczości i socjalizmie, czyli zagadnieniach, którymi szeroko zajmowali się austriaccy ekonomiści, Ludwig von Mises w szczególności i Friedrich August von Hayek również. Zagadnienie jest oczywiście szerokie, można było osobno omówić zjawisko kalkulacji, przedsiębiorczości i porządku socjalistycznego w odróżnieniu od porządku kapitalistycznego czy porządku rynkowego, ale ponieważ no, to są ze sobą zagadnienia w jakiś sposób dosyć mocno powiązane, to postaramy się je jakoś tak omówić w zintegrowany sposób. Najpierw może w zgodzie z kolejnością kalkulacja. Kalkulacja, czy ekonomiczna kalkulacja, gdy mówimy o kalkulacji w kategoriach przedsiębiorczego działania, tak naprawdę nie jest w istocie kalkulacją sensu stricto, bo kalkulacja jest po prostu rachowanie, obliczanie, wyliczanie czegoś. Natomiast w wypadku działalności przedsiębiorczej nie mówimy tak naprawdę o kalkulowaniu, rachowaniu danych, pewnych wielkości, które mamy dostępne przed nami, tylko mówimy o operowaniu liczbami i wielkościami, które są niedostępne, które nie istnieją, które jeszcze się nie zmaterializowały. I chociażby ten sam fakt opisu procesu realnej kalkulacji przedsiębiorczej już powodował spięcie przy tak zwanej debacie kalkulacyjnej, czyli debacie o tym, czy socjalizm jest w stanie funkcjonować, czy nie jest w stanie funkcjonować. Dlatego, że kiedy Ludwig von Mises używał pojęcia kalkulacja, to miał właśnie na myśli bardziej mgliste, bardziej rozszerzone rozumienie tego pojęcia rachowania, kalkulowania. Kiedy on mówił o tym, że przedsiębiorca coś kalkuluje, to nie miał na myśli kalkulowania zamkniętych, dostępnych danych i zmiennych, rachowania, tylko miał na myśli pewnego rodzaju selekcję tych zmiennych i też do pewnego stopnia zgadywanie lub próba przewidywania, jakie one będą w przyszłości. Natomiast przeciwnicy Misesa, zwolennicy tezy o tym, że socjalizm jest w stanie sprawnie funkcjonować, socjalizm rozumiany jako państwowa własność czynników produkcji, kiedy używali pojęcia rachowanie, kalkulowanie, to oni w swoim opisie posługiwali się pojęciami danych, które są ogólnie dostępne i do których nie ma problemu z dojściem tak naprawdę. To znaczy zakładali istnienie jakichś tam parametrów, troszeczkę może za jakiś czas powiem jakich, no z których wybór jest dosyć prosty, wręcz nawet trywializowali argument o tym, że socjalizm może mieć jakiekolwiek problemy przy funkcjonowaniu. Dlatego, że mówili, no chwilę, są jakieś tam dane i my z nich dokonamy właściwej selekcji. Tak, także u Misesa, a szczególnie potem u Hayeka, który jeszcze trochę inny argument zbudował, to pojęcie kalkulacji ma inne znaczenie, to jest inne słowo, tak? Także ta debata już na samym wstępie troszeczkę rozjeżdżała się retorycznie, mówiąc kolokwialnie, dlatego że gdy Mises mówił o kalkulacji, to miał coś zupełnie innego na myśli niż mówienie o takim prostym rachowaniu. Tak? Rachowanie czy kalkulowanie w takim wąskim matematycznym znaczeniu to jest próba wyliczania, tak jakbyśmy sobie kilka kulek na stół wrzucili po różnych stronach i próbowali je rozdzielać, dodawać, odejmować, dzielić na grupy, to by było takie rachowanie, w którym mamy jak gdyby dostępne wszystkie dane zamknięte w jakiejś takiej przestrzeni, tak? I posługujemy się liczbami, które są od razu do nas dostępne. Natomiast gdy pojawia się pojęcie kalkulacji u Misesa, to ta kalkulacja nie dotyczy danych właśnie takich łatwych, prostych, dostępnych, tylko dotyczy selekcjonowania danych, które nie do końca są dla nas znane. Gdy mówimy o kalkulacji, to ta kalkulacja właśnie istnieje w trzech wymiarach jak gdyby czasowych, dlatego że jak przedsiębiorca kalkuluje? No, przedsiębiorca ma do dyspozycji przeszłe ceny i one są jak gdyby punktem wyjścia, tak, dla przedsiębiorczego działania. Znaczy każdy przedsiębiorca wchodzący na rynek ma też dostęp do tych danych, to są ogólnie dostępne dane, jakieś obiektywne, dane historyczne o tym, jak ceny się kształtowały w przeszłości. I to dotyczy zarówno rynku czynników produkcji, jak i rynku dóbr i usług, które w efekcie produkcji potem producent sprzedaje, czy to innemu producentowi, czy po prostu konsumentom. Także te przeszłe ceny to jest jakaś informacja dostępna dla przedsiębiorców. Potem mamy oferty cenowe.
oferty cenowe, czyli powiedzielibyśmy, że to jeszcze nie są ceny tak naprawdę. Tak, bo oferta cenowa to nie jest tak naprawdę jeszcze cena. To jest dopiero propozycja ceny. No to jest wymiar taki bardziej teraźniejszy, prawda? Bo przeszłe ceny to są ceny zrealizowane, zrealizowanych transakcji. Wczorajsze, przedwczorajsze, sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, sprzed dwóch miesięcy. A oferty cenowe to jest to, co w tej chwili dzisiaj nam oferują. Na przykład dostawcy czynników produkcji. Wracając do przykładu sprzedawania czegoś w sklepie, tak? Widzimy oferty cenowe jako sprzedawcy, powiedzmy, co myśmy tam sprzedawali, buty, tak? No to jako sprzedawcy butów widzimy, jaka jest oferta cenowa za najem na przykład przestrzeni, widzimy, jaka jest oferta cenowa za z tego dostawcy, wielkiego importera czy tam producenta butów bezpośrednio dla nas. Bądź też, jeżeli bardziej ambitnie podejdziemy do sprawy, no to na przykład jak się produkujemy buty, to widzimy, jaka jest cena budowy hali, widzimy, ile kosztują niezbędne nośniki energii i jaka jest cena surowców potrzebnych do konstrukcji buta, skóry, gumy, etc. I to są wszystko oferty cenowe, bieżące, aktualne. Oczywiście ta granica między przyszłymi cenami, a tymi cenami ofertowymi jest taka trochę płynna, prawda? Bo my tak istniejemy trochę w teraźniejszości, trochę w przeszłości. Czyli ktoś tak kiedyś powiedział, że teraźniejszości nie ma, tak? Bo już była. W momencie, kiedy powiedzieliśmy teraźniejszość, tak? Także no tutaj jest oczywiście pewna umowna granica, tak? To mamy te oferty cenowe, które nie do końca są jeszcze cenami, bo one jeszcze nie zostały zrealizowane. No i mamy jeszcze ten największy problem, czyli przyszłe ceny. Przyszłe ceny, czyli to, co jest clue kalkulacji, to znaczy próba antycypacji, co się na rynku zmieni, co się na rynku stanie. Właśnie przedsiębiorca, dokonując kalkulacji, porusza się w zasadzie po trzech różnych wymiarach czasowych. I z tego właśnie względu poruszanie się po tych trzech różnych wymiarach czasowych, kalkulacja, rachowanie, którego dokonuje przedsiębiorca, nie jest takim samym rachowaniem jak wyliczanie prostego zadania matematycznego, albo nawet skomplikowanego zadania matematycznego. Tak? Bo kiedy rozwiązujemy zadanie matematyczne, to mamy jakiś zestaw równań czy danych, które jesteśmy w stanie rozwiązać, które znamy. Natomiast tutaj poruszamy się po pewnej chmurze niepewności. Tak, niepewności, nawiązując do tego, co wczoraj Jakub mówił na swoim wykładzie o niemierzalnym prawdopodobieństwie, o jakiejś takiej chmurze przyszłych zdarzeń, do której też nie możemy przypisać prawdopodobieństw. Bo gdybyśmy mogli przypisać prawdopodobieństwa, to też jakieś rachowanie byłoby możliwe, prawda? Tak jak możliwe jest rachowanie w kasynie, którego nie dokonują ci, którzy w kasynie grają. Chyba, że grają w pokera. No, jak wiadomo, poker hazardem nie jest, ale tego jeszcze ministrowie się w Polsce nie nauczyli. Przyszłość jest właśnie, nie ma też rozpisanych wag prawdopodobieństw, tak? I ona jest w dużej mierze niepewna. Co też sprawia trochę, że te właśnie uproszczone modele, które wczoraj omawialiśmy na przykład na wykładach o imputacji, zajmując się Mengerem, Bombawerkiem, one są, prawda, pewnego rodzaju schematami. Żeby zrozumieć pewne kierunki działania sił, co powoduje co, jak gdyby które ceny ciągną które ceny, w którą stronę i dlaczego ceny kształtują się tak, a nie inaczej. Natomiast nie jest to poprawny opis, ta teoria imputacji takiej równowagowej, ona w gruncie rzeczy nie opisuje przedsiębiorczego procesu, ona nie opisuje, jak w rzeczywistości firmy działają, jak w rzeczywistości firmy funkcjonują. Właśnie z tego względu, że one nie funkcjonują w oparciu tylko o przeszłe ceny, tylko po pierwsze mają jakieś tam oferty cenowe, po drugie no muszą zgadnąć tak naprawdę, czy muszą zgadnąć, próbują zgadywać, jakie będą przyszłe ceny. Stąd taka dygresja mała na marginesie, jak ktoś studiuje ekonomię, czy miał zajęcia z mikroekonomii, to tam jest zawsze taki rysunek, jak jest w teorii firmy. W ogóle można mieć zastrzeżenia do tych krzywych, jakie oni mają kształty. Się rysuje MC, krzywą kosztu krańcowego, i rysuje się MR, to jest krzywa przychodu krańcowego i tutaj jest jakiś tam punkt optymalny, gdzie się zrównuje, ma się zrównywać, tak działa firma, tak na mikroekonomii jest powiedziane. To jest firma, dzieci drogie. I ta firma robi tak, że ta krzywa wpada na tą krzywą, prawda? Więc jak gdyby wychodzi się z założenia, że właśnie rachowanie jest na zdrowie, rachowanie jest w oparciu o dostępne jakieś tam dane. Tymczasem jeśli byśmy chcieli oddać prawdziwą naturę, nawet uznając, że te krzywe można tak narysować i pomijając pewne problemy z założeniami, to w gruncie rzeczy zamiast narysować tą krzywą przychodu krańcowego, czyli krzywą
opartą o popyt, przyszły popyt konsumentów, to musielibyśmy tu jakieś chmury tych krzywych narysować, tak? Różne kształty, bo nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał popyt w przyszłości, tak? Więc musiałaby to być jakaś taka urocza chmurka. No i w tym momencie, jak gdyby zasada działania przedsiębiorcy już nie jest taka prosta, prawda? Bo mamy kilka potencjalnych punktów stycznych. Te MC to by były ceny ofertowe, dzisiejsze, te, które przedsiębiorcy widzą. Widzą, że musi zapłacić tyle, a tyle za konkretne czynniki produkcji, że to jest jakiś koszt realny, który musi ponieść. No ale czy to się opłaca, czy nie, no to to nie jest rozwiązywane tym, że aha, to sobie popatrzę, jaka jest krzywa krańcowego przychodu, czyli to, jaki będzie przyszły popyt konsumentów, bo tego tak naprawdę nie wiem. Tak? Więc taka prosta maksymalizacja nie może wystąpić, bo mamy wiele różnych potencjalnych punktów stycznych, które sprawiają, że przedsiębiorcze działanie, przedsiębiorcze kalkulowanie jest niepewne. Zresztą to jest jedna z przyczyn, dla której wybitny ekonomista Joseph Schumpeter całkowicie się pomylił w kwestii możliwości funkcjonowania socjalizmu, bo właśnie powiedział, no to krzywe się przecinają mniej więcej w tym znaczeniu i że ipso facto te czynniki produkcji się same wyceniają, no bo jak te krzywe nam się przetną, no to wszystko wiadomo już jest, prawda? Ale sęk w tym, że właśnie my nie wiemy, gdzie one się przecinają i jako przedsiębiorcy, i jako planiści. No więc i każdy z tych wymiarów spełnia jakąś swoją funkcję, dlatego że to jest tak, przeszłe ceny, no to one nas informują tylko o przeszłych warunkach. Można powiedzieć, że przeszłość dla przyszłej działalności nie ma znaczenia w tym sensie, że następne ceny, które się pojawią, mogą być zupełnie inne. Ale no ponieważ człowiek nie jest istotą, która zmienia się w sposób radykalny, także na szczęście, zresztą gdyby się całkowicie zmieniał radykalnie, każdy człowiek codziennie byłby zupełnie inną osobą, raz byłby normalnym człowiekiem, innego dnia psychopatą albo socjopatą, albo całkowicie nasze preferencje by się zmieniały, że jednego dnia jesteśmy wegetarianami, a drugiego dnia weganami. Mała różnica, powiedzmy, ale jednego dnia tak mamy preferencje takie, że nie pijemy alkoholu, drugiego, że pijemy alkohol, a to też się zdarza. No ale w każdym razie, jakby nasze preferencje co do zakupów na przykład całkowicie się zmieniały, tak? Albo nasze zachowania kulturowe, przyzwyczajenia i społeczne ulegały radykalnym zmianom, no to generalnie trudno byłoby nam uporządkować świat. Także przeszłe ceny, chociaż nie są częścią tak naprawdę kalkulacji, bo to są jakieś stare zrealizowane transakcje, czy też w specyficzny sposób są częścią kalkulacji, jeśli księgujemy przeszłe straty albo przeszłe zyski, to przeszłe ceny coś mogą nam mówić o tym, jakie są przyzwyczajenia konsumentów. Tak? Także przedsiębiorca, który patrzy na przeszłe ceny, on może wyciągać jakieś wnioski na temat postaw konsumenta, na temat tego, co ludziom przypada do gustu, bądź w którym kierunku mogą te preferencje się zmienić. Ceny oferty cenowe, natomiast te ceny dzisiejsze, które przedsiębiorca może sobie przeanalizować, to one mniej więcej mówią o kosztach alternatywnych. To jest to, co mówiliśmy o takiej niby meta-imputacji, tak, wczoraj, o tym, że płacąc określoną cenę za czynnik produkcji, producent jak gdyby odciąga go od alternatywnego zastosowania, tak, stara się legitymizować nowe zatrudnienie czynnika produkcji, płacąc wyższą cenę, wierząc, że jest w stanie wygenerować wyższą ekonomiczną wartość w innym miejscu. I oferta cenowa pełni swego rodzaju funkcję informacyjną, tak, dlatego że kiedy przedsiębiorca widzi na przykład, że musi zapłacić za wynajem określonej przestrzeni jakąś tam cenę, to dostaje informację, że inni przedsiębiorcy wyceniają to miejsce w taki, a taki sposób, że widzą użyteczność, mogą się w tym mylić, ale widzą ci alternatywni przedsiębiorcy inne alternatywne zastosowanie dla tej przestrzeni i są gotowi za to zapłacić. Jeżeli dany przedsiębiorca chce postawić na swoim, to musi wierzyć i uznawać, musi osobiście uznawać i wierzyć w to, że jest w stanie z tego czynnika produkcji wycisnąć jeszcze większą wartość. Tak? Że to musi jak gdyby legitymizować, uzasadnić, legitymizacja bardzo złe słowo tutaj, prawda? Bo tu nie chodzi o prawo, ale uzasadnienie, tak? Że jest w stanie ekonomicznie uzasadnić, obronić nowe zastosowanie tej przestrzeni, bo jeżeli się pomyli, jeżeli przepłaci za czynniki produkcji, to właśnie osiągnie straty. No i przyszłe ceny to są właśnie no, ceny, które musielibyśmy znać, żeby dokładnie wyrachować, co się stanie. Czyli starają się przedsiębiorcy zgadnąć, na przykład jak produkują dzisiaj komputery, to nie patrzą na to, jakie ceny komputerów były w przeszłości, bo to może być bardzo zgubne, bo były wyższe dużo. Pamiętam, że Pentium, komputer taki, kiedyś taki komputer był, kosztował 6000 zł w 1995 roku, tak? I to nominalnie 6000 zł, czyli
No dzisiaj to by było pewnie z 2-3 razy więcej, tak? Także przeszłe ceny są zgubne, szczególnie w wielu dynamicznie rozwijających się branżach. Trzeba spekulować tak, jakie będą przyszłe ceny. I wtedy ta przedsiębiorczość się udaje. Także każdy z tych elementów cenowych jest częścią kalkulowania, którego dokonują przedsiębiorcy. Ale jak widzimy, to nie jest kalkulowanie takie, że siadamy z kalkulatorem i aha, dobrze, to sobie to wyliczamy, tak jak na przeszłe ceny możemy popatrzeć, tak? Przeszłe ceny czy kapitalizacja zysków i strat to rzeczywiście jest proste rachowanie. Żeby zobaczyć, ile zarobiliśmy, ile straciliśmy, to jest księgowa, czysto księgowa działalność. Natomiast już kalkulowanie w przyszłość, przedsiębiorcze działanie, próba zgadywania, jakie będą przyszłe ceny, jaka będzie przyszła sytuacja na rynku, to już nie jest takie proste rachowanie. To już jest do pewnego stopnia zgadywanie i przewidywanie. Więc w praktyce można powiedzieć, proces rynkowy nie opiera się na liczeniu, na rachowaniu. A skoro proces rynkowy nie opiera się na liczeniu, na rachowaniu, to nie można w prosty sposób zastąpić przedsiębiorczego działania centralnym planowaniem, planowaniem dokonywanym przez partie, komisje, wszystko jedno, jakiś kolektyw, niech to będzie nawet kolektyw, na czele którego będzie stała Ayn Rand, tak? To i tak się nie uda. Przy całej dobrej woli, jaką zapewne by wykazała przy tym centralnym planowaniu. Przy tym opisie właśnie kalkulowania i przedsiębiorczego działania własność, prawo własności spełnia pewną funkcję ograniczającą przedsiębiorców, tak? Bo gdy mówimy tak naprawdę o cenach, to o tym trzeba pamiętać, że kiedy posługujemy się pojęciem cena i tym, że następuje jakieś ograniczenie, że pojawia się jakieś ograniczenie cenowe, to w pewnym sensie to jest ograniczenie właścicielskie, tak? Bo właściciel nam zabrania dostępu do czynnika produkcji. To znaczy, kiedy jest wywieszona tabliczka tam na sprzedaż, taka cena, to z jednej strony to spełnia jakąś funkcję informacyjną, bo coś nam mówi o systemie wartościowania tego typu dóbr i usług, ale jednocześnie jest realne wykluczenie. Jest tutaj własność, która mówi non shall pass, tak? Nie ma po prostu dostępu do tego czynnika produkcji. Trzeba zapłacić konkretną jakąś tam określoną cenę za to, żeby uzyskać do niego dostęp. Także to są dwie strony tego samego medalu. Kalkulacja jako próba spekulowania cenowego, czyli liczenia, czy się opłaca, czy nie. A z drugiej strony jest tu prawo własności, które właśnie działa jak tabliczka zakazująca. Nie ma dostępu, nie wolno z tego korzystać, dopóki się nie zapłaci, tak? Czyli dopóki się nie spróbuje wygenerować, czy nie uwierzy się, że się wygeneruje większą wartość ekonomiczną niż się generuje w alternatywnym zatrudnieniu i zastosowaniu. Więc kalkulacja oznacza realne wykluczanie z procesów produkcji. Czyli to są właśnie takie realne zakazy, które się pokazują, niedopuszczające do tego, żeby przedsiębiorca realizował jakąś swoją wizję, dopóki nie jest w stanie sfinansować tego, przyszłymi przychodami, jak gdyby uzasadnić tej swojej decyzji przyszłym popytem konsumentów, czyli tym, że właśnie będzie w stanie wygenerować większą wartość w tym systemie produkowania, który sobie zakłada, niż jego konkurenci. Co jest jeszcze tutaj istotnego, co właśnie często przydałoby się podkreślać, co było deprecjonowane przez oponentów Misesa przy debacie kalkulacyjnej, mianowicie przedsiębiorczość nie jest czynnikiem determinowalnym. To nie jest coś, co tak naprawdę dałoby się w prosty sposób zredukować do czegoś innego. To jest w pewnym sensie coś ostatecznego i stąd zresztą nazwa traktatu Misesa Human Action. Także to jest ta dana ostateczna u niego, ludzkie działanie, tak? Tak samo tutaj. Przedsiębiorczość, oczywiście przedsiębiorczość zależy od wielu czynników, tak? Oczywiście, że otoczenie prawne w ogromny sposób decyduje o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy działają. Niemniej jednak przedsiębiorczość jako kreatywna twórczość, jako swoistego rodzaju działalność, to nie jest czynnik, który w pełni da się zredukować do czegoś innego. To nie jest w pełni czynnik determinowany wszystkimi innymi czynnikami. Tak samo trochę jak działalność artystyczna. Tak? Oczywiście, że na działalność artystyczną będą wpływać uwarunkowania instytucjonalne. Inaczej będzie trochę wyglądać działalność artystyczna w systemie realnego socjalizmu, inaczej będzie wyglądać na przykład w gospodarce rynkowej, a inaczej w krajach skandynawskich. Natomiast jest ten element, tutaj jest najmniej determinowalny aspekt tego ludzkiego działania właśnie, że przedsiębiorczość to nie jest coś, co się w pełni determinuje jakimiś innymi czynnikami. Tylko tu jest jakaś kreatywna, innowacyjna działalność po stronie przedsiębiorców. Tu jest coś właśnie,
dodanego zupełnie. To jest jakaś nowa wartość dodana, która się pojawia. Zresztą o tym trochę będę mówił na tym ostatnim moim wykładzie dzisiaj o wzroście gospodarczym. Co tutaj jeszcze jest istotnego? A jest taki tekst Alkiana z lat 50., jeśli dobrze pamiętam, o ewolucji gospodarczej. Taki dosyć inspirujący w sumie, który jakoś taką swoją sławę ciekawą zyskał dopiero po jakimś czasie, mi się wydaje. Mianowicie Alkian w taki bardzo, bardzo stosowny sposób opisuje właśnie proces ewoluowania gospodarczego, tego jak rynek zaspokaja potrzeby konsumentów i pokazuje, że właśnie plusem, cechą działania tego rynku czy funkcjonowania tego rynku jest po prostu eliminowanie procesów produkcji, które nie sprzyjają konsumentom, a promowanie czy rozwijanie, pozwolenie na rozkwit tych czynników produkcji, tych procesów produkcji, które sprzyjają realizowaniu potrzeb konsumentów. I to, co właśnie podkreśla tam w tej swojej analizie, to jest to, że ten system, ten mechanizm, on sobie działa niezależnie od tego, jakie są motywacje ludzi. W sensie, jakie na przykład są, jaki jest psychologiczny stan przedsiębiorców, którzy tego dokonują. Nie musimy dzięki temu jak gdyby rozmawiać o jakichś głębszych bodźcach. To znaczy możemy, czemu nie? Dlaczego mamy się ograniczać i rozmawiać tylko o tym, co sobie z góry narzucimy? Ale w zasadzie nie musimy rozmawiać o tym, że muszą występować jakieś bodźce, bo po prostu proces rynkowy działa tak, że właśnie eliminuje stratami te procesy produkcji, które nie służą konsumentów, a generowaniem zysków sprzyja rozwijaniu tych procesów produkcji, które sprzyjają zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Tak? I jak gdyby nie musimy wnikać dokładnie w psychologiczną jakąś analizę, ani nie musimy mówić o jakichś szeroko pojmowanych bodźcach, chociaż z pewnością chęć do zysku jest tym bodźcem, ale jak jakiś przedsiębiorca stwierdza, a mnie zysk nie interesuje, no to po prostu zostanie wyeliminowany. Tak? Albo nie interesuje mnie konserwacja kapitału, może tak, czyli są przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie idą za największym zyskiem, tylko właśnie prowadzą działalność taką, żeby konserwować kapitał, czyli tylko żeby się utrzymać na rynku. I ta właśnie ta alkianowska koncepcja właśnie w pewien sposób ciekawy opisuje to, że ten proces po prostu sobie działa, tak? I to też jest taka trochę analogia, można to postrzegać jako analogię trochę biologiczną, tak? Że niezależnie od tego, wprawdzie tu trzeba być ostrożnym z metaforami, ale też proces jak gdyby ewolucji biologicznej, tak? On eliminuje te geny z puli, które właśnie no po prostu nie przystają do warunków, niezależnie od tego, jak bardzo, jaki jest stan psychologiczny, tak? Czy jakieś takie przyzwyczajenia instynktowne tych pól genów, które są ożywione, tak? Więc jak gdyby to sobie działa takiej na zasadzie selekcyjnej. Ale jak mówię, z tą metaforą trzeba ostrożnie, bo jeszcze ktoś powie, że na rynku chodzi o to, żeby właśnie zabijać i eliminować tych słabszych. Tak? Są ludzie, którzy potrafią mocno nadużywać metafory, więc z tym ostrożnie. Jakie są problemy z socjalizmem? Czy też co jest właśnie clue tego porządku socjalistycznego? Główny problem? No, główny problem jest taki, że znosi kalkulacje, a więc i racjonalizację produkcji. I to jest osobno, że znika nam tak naprawdę znikają nam te oferty cenowe i znika nam spekulacja przedsiębiorców między sobą dotycząca tego, jakie mogą być te przyszłe ceny i wzajemne ich ograniczanie się w ramach systemu własności. Tak? Bo w systemie socjalistycznym wznosimy system własności, wprowadzamy jednego centralnego planistę albo jakiś kolektyw właśnie, albo jakąś partię, komisję, wszystko jedno. I ta właśnie komisja wkracza ze swoim jakimś tam projektem. I w gruncie rzeczy cała strata systemu czy porządku socjalistycznego wiąże się z tym, że pozbywamy się przedsiębiorczych umiejętności. Tak, że wyrzucamy przedsiębiorców, że znosimy kalkulacje i znosimy przedsiębiorczość. Dekretujemy zniesienie przedsiębiorczości. Głównym źródłem wzrostu od XIX wieku w krajach, to o tym właśnie będę też mówił trochę więcej na drugim wykładzie, główny wzrost dobrobytu czy wzrostu gospodarczego, znaczy główne źródło wzrostu gospodarczego od XIX wieku w krajach zachodnich przede wszystkim i tam paru wyjątków, to jest właśnie pojawienie się biznes klasy. To jest pojawienie się nowej klasy społecznej. To jest pojawienie się zupełnie nowej profesji, można powiedzieć, która staje się coraz bardziej nobilitowana, doceniona przez społeczeństwo. A mamy po prostu tych gigantów, którzy są od zarabiania pieniędzy.
Tak, to są ludzie, którzy zaczynają zarabiać pieniądze. Robią pieniądze, zajmują się handlem, rozbudowują handel, zajmują się przemysłem, rozbudowują przemysł, zaczynają masowo produkować i wytwarza się zupełnie nowa klasa społeczna. Tak? Jest zupełnie nowa sytuacja i ona staje się źródłem wzrostu gospodarczego. Ona zmienia zupełnie realia społeczne i zmienia zupełnie realia polityczne. Coś, czego wcześniej nie było. Tak? I wprowadzając porządek socjalistyczny, my tą klasę jak gdyby znosimy. I na jej miejsce wprowadzamy klasę biurokratów, którzy zaczynają podejmować swoje decyzje planistyczne i ci biurokraci realizują jakąś jedną wolę aparatu władzy w odróżnieniu od konkurencji i przedsiębiorczego podziału pracy, który występuje w warunkach rynkowych, w których mamy, prawda, kolizję. Mamy niespójność wizji. Jest jeden przedsiębiorca, który uważa, że jest tak, i drugi przedsiębiorca, który uważa, że jest inaczej. Jest wyrywanie sobie czynników produkcji. Tak? Bo fakt, że ktoś więcej zapłacił za wynajem tej hali, czy tam tej przestrzeni, i ja nie mogę teraz zapłacić, bo chciałem zapłacić, ale mniej, oznacza, że mnie wykluczono przy użyciu systemu własnościowego i kalkulacji, wykluczono z użytkowania tego zasobu. Tak? No a oczywiście w systemie socjalistycznym to tak nie działa. Nie ma tak, że mamy konkurencyjne wizje, że mamy konkurencję na rynku, tylko mamy tak, że ja w tym momencie muszę wykonać telefon do kogoś tam gdzieś u wysokiego komisarza i jak gdyby tam wyperswadować mu, że ja tutaj jestem, mam większe koneksje niż ta druga osoba, która otrzymała dostęp do czynnika produkcji. Tak więc jest to zupełnie inny model ekonomizowania. Nie ma tutaj tej konkurencyjnej walki przy użyciu pokojowej rywalizacji w oparciu o prawo własnościowe, tylko jest właśnie taka rywalizacja biurokratyczno-polityczna o to, który proces produkcji będzie realizowany. No i do przewidzenia oczywiście jest to, jakie będą konsekwencje takiego porządku, że to będzie wysoce nieefektywne. Jedną z odpowiedzi na ten argument o socjalizmie, na argument kalkulacyjny była koncepcja tak zwanego rynkowego socjalizmu. A tak ktoś w ogóle mógłby się zapytać, bo to zawsze warto trochę małą dygresję zrobić o tym, po co w ogóle się zajmować tym porządkiem socjalistycznym. Dlaczego zajmować się socjalizmem, w którego już nikt tak naprawdę nie wierzy? Tak? I to nawet tacy ludzie, którzy mogliby kiedyś sympatyzować z koncepcją socjalizmu, dzisiaj mówią tak, Austriacy mieli rację, socjalizm nie jest w stanie sprawnie funkcjonować, więc już to zostawmy, tak? Więc po co się tym w ogóle zajmować? No można się tym zajmować, dlatego że wiele argumentów, które się pojawiały przy debacie kalkulacyjnej, czy debacie o tym, czy socjalizm może funkcjonować, czy nie, to jest tak naprawdę, to jest nie tylko opis tego, że socjalizm nie może funkcjonować, tylko to jest też opis tego, dlaczego gospodarka rynkowa dobrze działa, czy dlaczego funkcjonuje tak, a nie inaczej. Dobrze, wartościowanie. Nie, dobrze, niedobrze, co kto uważa, tak? Opisując właśnie, czy zagłębiając się w ten dyskurs, możemy jednocześnie zrozumieć to, jak działają przedsiębiorcy na rynku i w systemie kapitalistycznym, tak zwanym systemie kapitalistycznym. To jest też jedna z przyczyn, dla której ten właśnie wykład tutaj się nazywa kalkulacja przedsiębiorczość socjalizm, a nie tylko socjalizm, tak? Bo nie chcemy się zajmować po prostu socjalizmem, tylko chcemy zobaczyć, co w tym socjalizmie, czy w opisie socjalizmu jest ciekawego dla nas, żeby zrozumieć funkcjonowanie rynku, jak rynek w rzeczywistości działa. Jedna z odpowiedzi, która się pojawiła na to, że socjalizm mógłby funkcjonować, że jakoś można by było zastąpić instytucje rynkowe, to jest właśnie odpowiedź rynkowego socjalizmu, właśnie zaproponowana przez Oskara Langego, między innymi, o którym wspominałem wcześniej, na tym wstępnym wykładzie. No ale podstawowy problem w rynkowym socjalizmie jest taki, jaką metodą wybierzemy metodę kalkulowania. Tak? Mianowicie w systemie rynkowym mamy po prostu dystrybucję własności między konkurentami i oni między sobą kształtują ceny, tak? I oni wzajemnie siebie ograniczają. Natomiast jak mamy rynkowy socjalizm, to w tym projekcie Lange proponuje, czy rynkowi socjaliści proponowali, że sobie tworzymy listę czynników produkcji i każdemu z tych czynników nadajemy jakąś tam cenę, dowolną. A potem mianujemy dyrektorów poszczególnych przedsiębiorstw i ci dyrektorzy zgłaszają popyt jakiś tam na te poszczególne czynniki produkcji. Więc jak gdyby cały paradoks tego rynkowego socjalizmu polega na tym, że on jest odgórnie schierarchizowany i zaplanowany. Dlatego, że w nim się na przykład właśnie tworzy taką listę czynników produkcji, w nim się nadaje na początku ceny, potem się mianuje menadżerów publicznych przedsiębiorstw, potem się w ogóle te przedsiębiorstwa definiuje, tak? Bo
kiedy dajemy na przykład dyrektora, mianujemy dyrektora fabryki butów na przykład w systemie socjalistycznym, no to jest coś zupełnie przecież innego, taki menedżer, niż osoba, która jest właścicielem takiej fabryki, dlatego że właściciel może tą fabrykę zamknąć, tam założyć na przykład klub disco, albo zmienić tą fabrykę butów na fabrykę gwoździ, albo zmienić to na jakąś fabrykę zajmującą się podwykonawstwem i robieniem na przykład zestawów hamulcowych dla jakiejś firmy zagranicznej. Oj, oj, straszne rzeczy. Więc to jest zupełnie inna przestrzeń decyzyjna, jak mamy taką sytuację, gdy ktoś jest właścicielem, a gdy ktoś staje się dyrektorem. Także planujemy odgórnie właśnie system cen, mianujemy dyrektorów, definiujemy, czym oni się powinni zajmować i jeszcze do tego dekretujemy im budżet, bo jak oni zgłaszają zapotrzebowanie na konkretne czynniki produkcji, to my im dekretujemy budżet, że oni mają taki, a taki budżet. I jakby tego jeszcze było mało, to nie tylko oni mają tutaj ceny czynników produkcji nałożone, tylko jeszcze są jakieś ceny narzucone przez centralnego planistę na dobra finalne, które są sprzedawane w sklepach. Tak? Zresztą realny socjalizm to też pewna ironia. Realny socjalizm, tam gdzie mieliśmy do czynienia z sowieckim planowaniem i organizowaniem produkcji, próbował organizować produkcję w oparciu o jak gdyby takie założenia, trochę wypaczone założenia szkoły klasycznej. Mianowicie mieliśmy jakieś konkretne koszty i na to 20% na przykład marży i sprzedajemy. Tak? I tak się ceny kształtowały. A my wiemy, że ceny działają trochę w inną stronę, że mamy ceny finalne najpierw, a potem przedsiębiorcy próbują czynniki produkcji, jak gdyby o nie konkurować i adekwatnie je wycenić w oparciu o to, co w przyszłości ich zdaniem będzie wartościowane przez konsumentów. Także paradoks tego właśnie projektu rynkowego socjalizmu polega na tym, że on nie jest tak naprawdę rynkowy, bo on jest i tak odgórnie schierarchizowany, on jest i tak odgórnie ustalony. Bo pomimo tych wszystkich czynników, które wymieniłem, że one są odgórnie zaplanowane i ustalone, to jeszcze jakby tego było mało, przecież zmiany w tym systemie też są dekretowane przez komisję, tak? Przecież komisja stwierdza, dobrze, teraz ceny podniesiemy albo obniżymy. O ile? No to zdecydujemy, prawda? My już sobie to ustalimy. To komisja na przykład stwierdza, ten menadżer się nie sprawdza, wyrzucamy go, tak? Nie istnieje rynek menadżerski, nie istnieje rynek konkurencji o kapitał, tak? Tak jak mamy dzisiaj konkurencyjny rynek kapitałowy. Przedsiębiorstwa walczą o to, żeby właściciele kapitału zainwestowali w nich środki, czy to w postaci spółek akcyjnych, czy to nawet w postaci obligacji korporacyjnych, czy w ogóle obligacji dla przedsiębiorstw, które są, prawda, swego rodzaju pożyczką. Także taki rynek w ogóle nie istnieje. Tam są te, komisja jest jak gdyby decydująca, więc no, trudno tutaj mówić o tym, że mamy do czynienia z jakąś realną rynkową konkurencją. Nie działają tutaj ograniczenia własnościowe, tak samo jak one działają w systemie rynkowym. Nawet precyzując trochę, ceny nie ograniczają decyzji, lecz decyzje ograniczają ceny. To jest taka pewna bardzo ciekawa obserwacja, której sami Austriacy jak gdyby w swoich publikacjach, czy właśnie Mises, Hayek, jak gdyby oni nie do końca to przedstawili w ten sposób. To akurat, żeby było ciekawe, jeden z socjalistów w latach 30. taką właśnie bardzo ciekawą rzecz zauważył jeden z socjalistów krytykujących rynkowy socjalizm. Bo to rynkowy socjalizm jest niedobry, bo jest za bardzo rynkowy najwidoczniej. Tak? Że właśnie powiedział, no ceny nie ograniczają decyzji, lecz decyzje ograniczają ceny. O co tutaj chodzi? No, jak mamy przedsiębiorcę właśnie tego, który ma część własności do swojej dyspozycji, jakiś budżet, jakąś nieruchomość i on próbuje realizować procesy produkcji, to w tym systemie cena ogranicza jego realnie decyzję, tak? Dlatego, że cena wyraża ograniczenie własnościowe, bo jeśli stwierdza, że cena jakaś jest wysoka, to on nie jest w stanie po prostu zapłacić konkretnej kwoty za to, żeby ten czynnik nabyć. Więc to jest taki, cena rzeczywiście działa tutaj jak koszt alternatywny, dlatego, że cena nie jest rezultatem decyzji tego przedsiębiorcy, prawda? Kiedy przedsiębiorca widzi, że jest jakaś tam cena za wynajem przestrzeni, to on jej nie kontroluje. Ona jest mu jak gdyby dana z zewnątrz jego woli. Ona jest na niego narzucona w pewnym sensie. Widzi, o, taka jest cena. A tą cenę kształtują wszyscy inni przedsiębiorcy właśnie w ramach tego przedsiębiorczego, konkurencyjnego podziału pracy. Natomiast w systemie socjalistycznym cena jest pochodną decyzji. Tak? To znaczy mamy komisję centralną jakąś tam, która wyraża wolę narodu, prawda? Więc tam, czy kolektywu. I ta cena jest pochodną tej decyzji, tą cenę można swobodnie zmieniać, więc jest to jak gdyby kompletne wypaczenie natury ceny, bo natura ceny jest taka, nie że
lewa ręka przekłada do prawej ręki, tylko natura ceny jest taka, że mamy różne konkurujące wole ze sobą, tak? Mamy jedną stronę sprzedawcę, kupującego. Mamy jednego kupującego i drugiego kupującego, którzy konkurują i wpływają na to, jak ta cena się kształtuje. To jest taki organiczny proces, który jest rozbity na kilka konkurencyjnych ośrodków, kiedy cena się kształtuje, prawda? Kiedy jest ten bidding process, kiedy jest to podbijanie cen, walka o ceny, próba przeciągnięcia czynników na swoją stronę, tak? Natomiast kiedy mamy centralne planowanie i jedną partię, która ustala te wszystkie ceny, no to te ceny jak gdyby nie są dla niej ograniczeniem. Ona po prostu ceny ustala i to są pewne fikcje księgowe, tak? No to nie są jakieś realne ograniczenia. No przecież jeżeli na przykład właścicielem wszystkich czynników produkcji jest państwo i na przykład komisarz tam próbuje coś planować, stwierdza, że trzeba będzie produkować jakieś buty ze skóry, ktoś tam zadzwoni, ale tu księgowo mamy wpisane cenę taką, że ona, no to księgowo obniżcie cenę i będzie dobrze, tak? Coś, co nie mogłoby nastąpić przy przedsiębiorczej działalności na rynku, tak? No to jeżeli ktoś był właścicielem firmy i dostałby telefon, ale tutaj wynajem tej przestrzeni tam kosztuje trochę dużo, no dobrze, to obniżcie cenę, ale nie możemy, to przecież nie my jesteśmy właścicielami, dobrze, obniżcie cenę, będzie dobrze, nie? No to zupełnie jakiś absurd, tak? A w systemie socjalistycznym to właśnie w ten sposób mogłoby funkcjonować. Po prostu wymyślanie cen, kiedy jest jeden właściciel, działa zupełnie inaczej niż kiedy ceny są wymyślane przez kilku właścicieli, tak? Zresztą, żeby sobie zdać sprawę z tego absurdu, to sobie proszę wyobrazić, że na przykład sami swoją działalność próbujemy kalkulować, tak? Na przykład, czy przejść się dzisiaj na spacer na przykład, no to powiedzmy, że wyjście z domu kosztuje mnie 10 jednostek, a pójście na spacer da mi korzyści w postaci 12 jednostek, czyli opłaca się iść na spacer, no to idę na spacer, tak? Wykalkulowałem 12 minus 10. To trochę tak samo jest właśnie z planowaniem w rynkowym socjalizmie, gdzie wszystkie ceny są ustalone odgórnie przez państwo, także one są produktem decyzji tej właśnie osoby, więc one nie mogą samo być samoograniczające, tak? Znaczy one są samoograniczające w pewnym sensie, ale jak gdyby to nie działa tak ograniczająco jak w systemie rynkowym, gdzie cena jest efektem decyzji innych ludzi, tak? I ona nas ogranicza w tym sensie, że ogranicza nas wola innych przedsiębiorców, tak? To jest właśnie ta funkcja swoistego sygnalizowania ofertami cenowymi dzisiejszymi, że jak widzimy dzisiejszą ofertę cenową za jakiś czynnik produkcji, to znaczy, że wysyłany jest nam jakiś tam sygnał informacyjny i tu do pewnego stopnia ten argument hajekowski ma zastosowanie, że dzisiejsze ceny, dzisiejsze oferty cenowe, które nie są tak naprawdę cenami, jak mówiłem, dzisiejsze oferty cenowe coś nam mówią o warunkach rynkowych i o tym, jak inni przedsiębiorcy wartościują dany czynnik produkcji, jakie widzą szanse na wyciśnięcie z niego ekonomicznej wartości. I z tym możemy się liczyć i tutaj ta oferta cenowa spełnia dla nas jakąś funkcję informacyjną. Oczywiście nie w pełni, bo nie znamy przyszłych cen, więc nie możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z pełną jakąś informacją albo że wszystkie ceny przesyłają informacje. Nie, to informacje dają nam przede wszystkim jakieś tam oferty cenowe, bo widzimy realia dzisiejsze, bieżące, ale one jeszcze nie mówią nam o tym, jakie będą konieczności przyszłe. Także w tym rynkowym socjalizmie przedsiębiorcy podział pracy konkurencyjny zostaje zastąpiony przez komisję, która ruguje, wypiera przymusowo konkurencyjną działalność, która sprawia o tym, że właśnie system rynkowy działa w ten alkianowski sposób i prowadzi do ewolucji gospodarczej, która premiuje procesy produkcji, które bardziej zaspokajają potrzeby konsumentów, a te, które nie zaspokajają potrzeb konsumentów, po prostu są zamykane. Czyli firmy, które źle realizują procesy produkcji, one są zamykane, one bankrutują, one umierają. Tak? Firmy muszą umierać, bo jak firmy umierają, to nie muszą umierać ludzie. Tak? Także to jest właśnie istota procesu rynkowego. Tak? Okej, to dziękuję i zapraszam do pytań, komentarzy. Czy on jakoś próbował tego bronić, bo w zasadzie to wygląda tak, że praktycznie mamy polityczny system decydowania o cenach i no to nie może działać po prostu, to widzi każdy. Mm-hmm. Jak on tego bronił? Jak on chciał wykazać, że to będzie działać? Znaczy on bronił tego tak, że mamy wolny rynek konsumencki, mamy konsumenta gdzieś tam na końcu, konsumentów, mm-hmm. Im rozdajemy kupony czy tam pieniądze, to też jest pewien paradoks kolejny, że jak gdyby
Decyduje moje siły nabywcze i zupełnie... Państwo, tak, dokładnie. No ale pomijmy to, powiedzmy. Jest rozdana jakaś dystrybucja dochodów i konsumenci sobie wydają pieniądze na poszczególne dobra. Na przykład na krzesła, tak? I kupują krzesła. I powiedzmy, że krzeseł nagle nie kupują ludzie, więc trzeba obniżyć cenę krzeseł, tak? Więc cena krzeseł idzie w dół, więc ludzie trochę więcej kupują krzeseł. No i te krzesła znikają. No, ale ci producenci krzeseł w publicznej firmie, prawda, no stwierdzają, te krzesła są teraz takie tanie, że no, nie jesteśmy w stanie ich produkować, bo tutaj na oficjalnej liście cen, tam drewno, lakier i te poszczególne elementy, jakaś tapicerka czy co tam będzie, one są no, trochę za wysokie w stosunku do tego, co my... drewna, tak? Tak, więc obniżamy cenę drewna, obniżamy cenę tam lakieru i tak dalej i wtedy ci przedsiębiorcy szybko, prawda, nabywają ten lakier, to drewno i produkują więcej krzeseł, tak żeby była równowaga, no ale problem polega na tym, że znika lakier i drewno i ten, bo one są takie tanie, że znikają spółek. No i tak właśnie gospodarka socjalistyczna się staje gospodarką niedoborów. A czy on odwrócił działanie popytu, zwiększonego popytu, odwrócił w ogóle jego rolę, bo normalnie ceny powinny rosnąć? To znaczy nie. Jeżeli by był zadupowy na krzesło, normalnie ceny krzesła by rosły. Ale tutaj założyłem, że były za małe, że był za małe, dlatego musiały być obniżone jak gdyby, tak? Znaczy generalnie rzecz biorąc, on próbuje udawać rynek, porządek rynkowy, tak jak to jest opisywane, właśnie imputacja cen, że ona działa w tym kierunku, że ceny konsumenckie decydują o producenckich. To Schumpeter właśnie w jednym miejscu, aż potem był cytowany, powiedział ipso facto, jak ludzie kupują krzesła, to od razu wyceniają, ile kosztuje lakier, ile kosztuje drewno, ile kosztuje tapicerka. Jak ludzie kupują samochód, to od razu automatycznie wyceniają, ile kosztuje silnik, ile kosztuje szyby. Tak absurdalne stwierdzenie, ale tak właśnie Schumpeter stwierdził. No i Lange powiedział, że ten proces może następować, dlatego że będziemy mogli zredukować te ceny do fizycznych jakichś ilości, nadwyżek i niedoborów. Tak, tylko że istota procesu rynkowego jest taka, że my nie mamy sytuacji takiej, że mamy fizycznie ten proces. Tak? Ceny nie bazują wbrew pozorom na bazie tego, czy mamy jakąś fizyczną nadwyżkę, czy nie. Bo gdybyśmy się kierowali, gdyby na przykład przedsiębiorcy się kierowali właśnie tylko fizyczną stroną, taką prostą, obiektywną, fizycznie, czy coś stoi na półce, czy nie, to gospodarka kapitalistyczna też by się skończyła niedoborami. No bo co, wchodzimy do sklepu i widzimy, o, tyle rzeczy na półkach, pozbyć się, tak? Tak samo, zgłaszamy zapotrzebowanie na przykład na jakiś czynnik produkcji. Jeszcze nie sprzedane, sprzedajemy, szybko, teraz, już, prawda? I jeden z problemów też, na który nie odpowiada, to jest właśnie, jak identyfikować nadwyżki i niedobory, coś, co nie jest rzeczą do końca obiektywną. Bo tak naprawdę przedsiębiorcy, kiedy decydują o tym, co jest nadwyżką, a co niedoborem, to jest proces do pewnego stopnia subiektywny. Prawda? Kino na przykład, sala kinowa. Co to jest? Tam jedno wolne miejsce jest. Dlaczego cena nie obniżona do momentu, aż całe kino zostało zajęte, tak? Więc no jak gdyby, oczywiście fizycznie niedobory, nadwyżki, no może dałoby się łatwo identyfikować przy produkcji chleba i papieru toaletowego, tak? Ale kiedy rozszerzymy, kiedy popatrzymy na cały proces działa, to też w niedoborze było w socjalizmie, tak? Ale gdy popatrzymy na cały proces produkcji, to te identyfikowanie nadwyżek i niedoborów, po pierwsze nie jest łatwe, tak jakby sobie zakładał Lange. Po drugie, nawet jak je zidentyfikujemy, to pytanie jest takie, w jakiej przestrzeni czasowej, tak? Czy nadwyżkę definiujemy w ciągu dnia, w ciągu godziny, w ciągu tygodnia, miesiąca, tak? I wreszcie trzecia sprawa, jaka ma być elastyczność cenowa, czyli jak już obniżymy cenę, bo na przykład jest nadwyżka, to o ile? Jest na przykład na rynku sztywność cenowa, optymalna sztywność cenowa. Rynek nie działa automatycznie jak w konkurencji doskonałej, że dostosowuje cenę od razu tak o, prawda? Te ceny mają jakąś pewną swoją sztywność i stopień sztywności, jaka powinna być ta sztywność, jak duża, jak wolno zmieniać ceny, jak szybko zmieniać ceny, to jest też decyzja przedsiębiorcza, której, prawda, nie da się zidentyfikować w oparciu o jakieś fizyczne czynniki. Także no, bardziej więcej mówiłem znowu o krytyce Langego, a mnie odpowiedziałem na pytanie, jak próbował tego bronić, ale próbował więcej tego bronić, pisząc właśnie w ten sposób, że ceny będą dostosowane do pewnego fizycznego, obiektywnego parametru, który się nazywa nadwyżka, niedobór. Rozwijając teorię Taylora, Freda Taylora z 1929 roku, publikację taką jego. Rozwijając jak rozwijając, no powiedzmy kalkę robiąc. Tak. Ale nadal to jest jakby magiczne patrzenie na gospodarkę, że ta cena, że wprowadzenie ceny do centralnego planowania rozwiązuje problemy, tak. Co jest absurdem. Mhm. Zwłaszcza, że ostatecznie dociera do pewnego obiektywnego problemu. Nawet jeżeli on będzie dostosował ceny tych drewna, lakieru i tak dalej, będzie postanowił, skoro oni wykupili wszystkie krzesła, trzeba obniżyć ceny
tych środków produkcji na produkcję krzeseł, bo ci producenci krzeseł nie mają ich już, obniżyć cenę środków produkcji, ale producenci tych środków produkcji trafiają już na obiektywną barierę, na przykład już brakuje lasu, żeby pozyskać od tego, i tego już nie ureguluje w ten sposób. Żadnej ceny dla lasu, znaczy można zrobić cenę dla lasu, ale jeżeli źle wykalkulował na czasu tą cenę, to po prostu wykorzysta całe drewno, tak? Tak, to znaczy jest taki ekonomista Kornaj, który się zajmował też porządkiem socjalistycznym, węgierski, tak, jeśli dobrze pamiętam. I on właśnie nazwał gospodarką niedoboru system socjalistyczny i taki właśnie dobry tekst ma porównujący funkcjonowanie rynku, rynkowego systemu do systemu socjalistycznego. I on mówi, w rynkowym systemie mamy ograniczenia budżetowe, mamy ograniczenia popytowe, mamy właśnie ograniczenia takie bardziej ekonomiczne. W sensie, że my mamy dużo czynników, z których możemy korzystać, ale jesteśmy z nich wykluczani dzięki temu, że jest własność i że są takie ograniczenia jak popytowe, budżetowe, etc. Natomiast w systemie socjalistycznym, jak my wszystko planujemy i sobie realizujemy, to mamy tylko ograniczenie fizyczne. Resource-based, tak. I w tym momencie, jak to jest resource-based, no to w tym momencie co? Do surowców się po prostu wsiada się na nie, się je zużywa i potem ich nie ma, tak. Nie ma jak gdyby sensownego ekonomizowania ich takiego, żeby właśnie je konserwować. I żeby je rozkładać na etapy produkcji w zależności właśnie od ich potencjalnej wartości, która z kolei jest determinowana tym, że jest konkurencyjna wizja ich wykorzystania. Tak? A tutaj jest po prostu co jakieś zasoby i telefony do komisji. My to bierzemy, nie, my to bierzemy, przecież macie jeszcze, dawajcie, tak? Więc i w tym momencie właśnie biurokratyczne planowanie kończy się tym, że to jest gospodarka niedoboru, bo to po prostu znika i tego nikt nie ekonomizuje, nie konserwuje tego. Ale przecież jak brakuje lasu, to możemy zaplanować zwiększenie obsadzania nowych lasów, tak? Żeby zwiększyć. Tak, tak. No, to będzie za 40 lat ten nowy las. Nie, no ale to jest... To jest pewna specyfika tego surowca, tak? No ale każdą jedną, idąc konsekwentnie takim planem Langego, można każde niedobory zaplanować z większą produkcją, jak i właśnie... Przerzucać wstecz. Tak, ale to dalszy ciąg, tak? Nie, bo cały czas nie ma tego elementu konserwacyjnego. Tak, nie, to jest słusznie, oczywiście można zaplanować, bo to idzie dalej. Można zaplanować, znaczy w sensie można potem przerzucić to, tak, tylko że to jak gdyby nie rozwiązuje problemu, tylko właśnie przerzuca dalej na niedobory na kolejne rynki, nie? Bo to po prostu jest szybkie użytkowanie dostępnych zasobów. A w systemie kapitalistycznym to by siedział ten wredny, niedobry kapitalista z cygarem, tak? I po prostu non short pass, tak? No to nam pokazuje, że w obiegowej opóźnieniu, które jest jakby odwróceniem faktycznej rzeczywistości, to socjalizm jest tą rabunkową gospodarką. Tak, tak, oczywiście, tak. Jeszcze na dodatek, jak są jakieś szkody, to jest też kolejna sprawa, tak? W systemie kapitalistycznym czy rynkowym, jak są jakieś szkody, mamy zazwyczaj różne podmioty, które coś realizują. Jak są konflikty szkody, mamy system sądowniczy. Mamy na przykład fabrykę z jednej strony, która wypuszcza jakieś ścieki, a z drugiej strony mamy na przykład prywatny kawałek ziemi, na którym się produkuje zboże na sprzedaż, tak? I te ścieki zanieczyszczają na przykład ten teren, gdzie to zboże się produkuje. No to w tym momencie mamy kwestię rozgraniczenia własnościowego, mamy potencjalny konflikt i tu trzeba rozstrzygnąć jakąś linię, narysować graniczną, tak? A w systemie socjalistycznym, jak jest tu i tu właściciel, się nie przejmujemy, nie? Dlatego właśnie no, skażenie ekologiczne było bardzo duże w systemie socjalistycznym. Nawet jak, to też kolejny paradoks, że właśnie fabryka, nawet na papierze można było kary dawać za to, tak? Bo jest fabryka socjalistyczna, która zatruwa ziemię gdzieś tam, aha, no to teraz właściciel fabryki tej, która zatruwa, zapłaci właścicielowi ziemi, która jest zatruta, tak? No i oczywiście właściciel jest ten sam, czyli państwo tam przelewa z jednego departamentu pieniądze do drugiego i kara zapłacona i nie ma problemu, prawda? Więc to też jest pewien paradoks, że jak jest tutaj, można tylko udawać, że to nie jest gospodarka rabunkowa, czy właśnie prowadząca do wyniszczenia ekologicznego. Jeszcze ewentualnie, jak ktoś chce, to mamy 2 minuty, to jakieś pytania albo komentarz? Przedsiębiorca, który kalkuluje, czy wejść na jakiś rynek, czy jakiś proces produkcji, to on jest ograniczony decyzjami i kalkulacjami dokonywanymi przez innych przedsiębiorców. Natomiast nie jest tak, że on sam poprzez wejście na rynek też wpływa na cenę tak. Państwową jednostkę i powinien też rozwalać nie tylko to, co to nie jest. Całkowicie autonomiczny
ekonomiczne wobec niego, tylko gdyby podjął decyzję, że wchodzi na ten rynek, to też tam jakiś marginalny wpływ, ale ma na tę cenę, a może nawet nie taki marginalny, jeżeli to byłby duży prokol. Tak. Nie, słusznie. To jest pewna rzecz, którą trochę zdeprecjonowałem, także może brzmieć, że mówię o konkurencji doskonałej prawie. Tak. Ceny mają to do siebie, że z jednej strony ograniczają przedsiębiorcę, ale przedsiębiorca też wpływa na ceny, słusznie. To na różnych rynkach różnie wygląda, ale też jest tak, że przedsiębiorca wpływa na poziomy cen i jakoś je tam może podnosić, tak? Znaczy swoim zgłaszaniem popytu podnosi, a nie zgłaszaniem może je obniżać i to wcale nie musi być rzadkie. Także to kształtowanie się ceny to jest swoisty dialog rynkowy między przedsiębiorcami, tak? Także to jest bardzo słuszna uwaga, że to nie jest tak, że przedsiębiorca po prostu doświadcza cen i koniec, tylko on też w pewien sposób może na nie wpływać, tak? Co szczególnie widać na rynku transferowym, jak jakiś klub piłkarski się zgłasza po piłkarza wielki, to od razu cena w górę rośnie. Jak kupuje Real Madryt, ojej, nie kupi. Albo jak kupuje Barcelona, tak? To płaci duże pieniądze. Znaczy już w momencie, jak się zgłasza, to już cena rośnie piłkarza, tak? To jest taki trochę specyficzny przykład oczywiście, bo rynek piłkarski dosyć się rządzi swoimi prawami, ale też właśnie pokazuje, że samo zgłaszanie się przedsiębiorcy może podnosić, czy kupującego, samo zgłaszanie się kupującego może podnosić cenę bądź ją obniżać. To jest jeszcze dodatkowa komplikacja dla funkcjonowania socjalizmu, bo nawet tak krzywa cena jest taka wyraźna i... Tak. Nawet można by było jeszcze to potem pójść w tym kierunku i pokazać, że MC też nie jest... Zresztą ten schemat w ogóle jest absurdalny, MC nie rośnie. Więc to jest jakiś absurd i tak. Ale słusznie, także nawet ta strona kosztowa nie jest finalna. No dobrze, to 56, także bo rozumiem, że 55 minut mieliśmy, tak? To dziękuję i zaraz następne.